Hej. Mam znowu trochę zamarznięte usta, więc musicie poczekać ze 2-3 minuty mojego gadania, zanim zacznę mówić wyraźnie, bo jestem w miejscu, gdzie oczywiście jest zima, tak jak w całej Polsce, ale też leżałem po prostu tutaj, praktycznie tu, gdzie stoję, dosłownie w tym miejscu, gdzie nagrywam, leżałem dzisiaj od rana od 6, tak samo jak leżałem tutaj od 6 wczoraj, z tym, że dzisiaj jest godzina 10, ja już wracam do domu, bo jestem strasznie przemarznięty. A wczoraj spędziłem tutaj cały dzień dosłownie, od rana do zachodu, od wschodu do zachodu, cały dzień przeleżałem w miejscu, zrobiłem sobie dosłownie jedną wycieczkę do samochodu, jakiś kilometr dalej go zostawiłem, w samochodzie zjadłem i wróciłem tutaj, więc całe 2 dni fotografowania w tym miejscu, bo jest to bardzo fajne miejsce. Zdjęcia i filmy tego, co udało mi się sfotografować, oczywiście będziecie widzieć w trakcie trwania tego filmu i na samym końcu, bo ja muszę sobie zapamiętać, żeby już na początku wspominać, że wszystkie najlepsze zdjęcia, najlepsze ujęcia daję zawsze na sam koniec, jako podsumowanie takiego filmu. Więc to, co zrobiłem przez dzisiejszy poranek i cały wczorajszy dzień, zobaczycie z pewnością w trakcie trwania, bo mam całkiem sporo materiału dla was. Ale zastanawiam się, jak nazwać to, co ja fotografowałem, bo fotografowałem masę kaczek i nie tylko kaczek, bo też znalazły się 2 ptaki z rodziny chruścieli, czyli chyba technicznie nie kaczki, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ja to jeszcze sprawdzę. Ale chodzi mi o to, że w języku angielskim jest fajna nazwa na wszystkie ptaki pływające, oni na to mówią waterfowl. I nie wiem, czy to jest w ogóle pojęcie z żargonu myśliwskiego, bo tam u nich się mocno do tych kaczek strzela. W każdym razie, jak to będzie na nasze? Nie wiem, chyba fauna wodna, tak? Więc generalnie fotografowałem faunę wodną, leżąc na brzegu, skutym brzegu lodem. Tak, brzeg był tak zamarznięty, że ja wczoraj nawet nie wiedziałem, że leżę na lodzie. Byłem przekonany, że leżę na śniegu. Ale tutaj na przebitce pokażę wam, że dzisiaj po leżeniu moim porannym roztopiłem trochę więcej śniegu niż wczoraj, bo jest też mniejszy mróz niż wczoraj i w związku z tym dosłownie tutaj przede mną cały śnieg się stopił w tym miejscu, gdzie leżałem, gdzie miałem kolana albo gdzie miałem brzuch, nie wiem, gdzie jest najcieplej. I zobaczycie na przebitce, jak to wygląda. Więc okazuje się, że leżałem na lodzie, nie mając o tym pojęcia, więc nie dziwię się, że tak zmarzłem. Ale słuchajcie, co ja dokładnie fotografowałem? No okazało się, że w tym miejscu, gdzie ja już oczywiście byłem parę razy, teraz jak przyszły większe mrozy, pokarmu jest troszeczkę mniej, to wszystkie gatunki ptaków, o których ja słyszałem, widziałem je gdzieś tam z daleka, zaczynają się zbierać przy brzegu, tam nocują, tam żerują, skupiają się też w większe grupy, po prostu łatwiej je zauważyć. I dzięki temu udało mi się sfotografować sporo gatunków jak na jedną miejscówkę. Jest to w moim mniemaniu dosyć rzadka sprawa, żeby w jednym miejscu sfotografować tyle różnych gatunków. Bo tak, zdjęcia będziecie tutaj widzieć, będą przelatywać. Jeszcze nie wiem, które zdjęcia są takie, że nadają się do publikacji, a które będą tylko dokumentacyjne. Natomiast całkiem blisko widziałem sporo gatunków. Są tutaj na pewno gongoły, są czernice, są głowienki, być może ogorzałki. Widziałem też bielaczka, był to mój pierwszy bielaczek, to była samica bielaczka. Oprócz tej samicy bielaczka, samca bielaczka nie widziałem, ale one mają taką tendencję do zimowania solo, a nie w parze, więc całkiem możliwe, że na całym tym akwenie, tutaj na całym tym zbiorniku jest tylko ta samica. Niespodzianką dla mnie była, taką małą niespodzianką powiedzmy, była kokoszka, która tutaj się pojawiła i dała się sfotografować, ma całą długą serię kilkudziesięciu ujęć. No i taką największą niespodzianką tego miejsca był wodnik, którego ja już raz fotografowałem, ale w środku lata, więc w zimie nie mam zdjęć wodnika. Nie wiem, czy mam je też po tej sesji, mimo wszystko, dlatego że on podszedł tak blisko, że ja cofnąłem aż tutaj ogniskowo na pierścieniu do 200 mm, czyli najniżej jak się da zejść, najszerzej jak ten obiektyw schodzi. Jak gdybym nie miał zooma, to totalnie nie zrobiłbym mu chyba żadnego zdjęcia. Ten obiektyw też nie ma jakiegoś długiego dystansu ostrości. On potrafi odczytać jak na swoją teleogniskową całkiem blisko przedniej soczewki. A mimo tego ten wodnik podszedł dosłownie tak blisko, że ja nie byłem w stanie chyba na żadnym zdjęciu złapać go całego, żeby był idealnie ostry. On był tak blisko, że wydaje mi się, nie wiem, 20-30 cm od obiektywu i biegał sobie wokół mnie, jak ja leżałem tam na ziemi przy tej wodzie. Nic sobie kompletnie nie robił z mojej obecności, ale to dlatego, że ja też leżałem po prostu jak kamień, byłem obłożony siatkami z każdej strony. Nogi mi wystawały, dziwne, że na nogi nie zwrócił uwagi, no ale też ciemne spodnie, ciemne buty. Teraz jest wszystko takie szaro-burę, więc pewnie nie zwróciło to gdzieś tam jego czujności, nie zwiększyło. Ale bardzo fajna sytuacja, bo wodnika tutaj nie szukałem, a wyszedł sobie z krzaków, które były jakieś 2-3 metry po mojej prawej stronie i zaczął spacerować wokół mnie.
żerował sobie, po prostu wygrzebywał coś tam z ziemi, spod lodu, z granicy między lodem a wodą. Jakieś tam skorupiaki sobie wygrzebywał, czy jakieś małe inne bezkręgowce. I ze wszystkich gatunków, które ja tutaj sfotografowałem, które tutaj w ogóle widziałem, wodnik zdecydowanie był mimo wszystko najmniej płochliwy. Za to najbardziej płochliwe okazały się gongoły. Ja mam zdjęcie z dzisiaj, sprzed godziny dosłownie tych gongołów, bo wczoraj też je widziałem i dzisiaj je widziałem od samego rana, że gdzieś tam się kręcą, ale one mają taką tendencję do siedzenia raczej na środku tego zbiornika. Trzymają się z dala od brzegów. Widziałem, że inne kaczki wybierają takie brzegi dosyć wysokie, ale mimo wszystko siedzą blisko tego brzegu. Pilnują tylko, żeby ten brzeg był wysoki, żeby one szybciej zauważyły drapieżnika, żeby nie można było tak bezpośrednio wejść do wody, tak jak jest tutaj, że brzeg jest bardzo niski. Tak mi się wydaje, takie jest moje spostrzeżenie, bo tam najczęściej po prostu siedzą. Natomiast gongoły dla swojego własnego bezpieczeństwa i widocznie dla wygody żerowania, bo one nurkują i coś tam sobie wygrzebują z tej wody, więc dla swojego bezpieczeństwa, wydaje mi się, siedzą na samym środku tego stawu i tylko okazjonalnie podpływają, jak coś jest zaciekawi. No ja widocznie leżąc, taka kupa zielonego kamuflażu nie była na tyle ciekawa, żeby te gongoły podpłynęły do mnie wystarczająco blisko, ale dosłownie jeden gongoł, jeden osobnik zaciekawiony czymś podpłynął troszeczkę bliżej brzegu i udało mi się go sfotografować. To są takie zdjęcia, wydaje mi się, które... To najlepsze zdjęcia gongoła chyba, jakie mam z całego tego wypadu, bo wcześniej gongoły też fotografowałem, puszczę wam tutaj zdjęcia, ale mam je głównie w locie i też tak późną zimą. W zasadzie na początku wiosny. W zimie też ich nie fotografowałem, więc to są znowu moje pierwsze zimowe zdjęcia tego gatunku. No ale mogę śmiało powiedzieć o nich tyle, że są to bardzo płochliwe ptaki. No i skoro są takie płochliwe, takie bardzo ostrożne w moim mniemaniu, muszę wymyślić jakiś konkretny plan, jak je sfotografować. Ja wiem mniej więcej, gdzie one siedzą tutaj na tym zbiorniku. Wydaje mi się, że to jest dobre podejście, dobry pomysł, żeby znaleźć po prostu ich miejscówkę, gdzie one najczęściej przebywają i spróbować gdzieś tam poszukać takiego podobnego brzegu do tego tutaj, bo tutaj zdjęcia byłyby świetne, natomiast no one tutaj się nie lubią trzymać. Wątpię, że ja byłem dla nich przeszkodą, bo większość kaczek podpływała i nawet ta kokoszka, która też jest całkiem płochliwa, no przepłynęła, zobaczyła tam, że jakaś sterta na brzegu jej się nie zgadza, tak, i troszeczkę przyspieszyła, ale nie była to ucieczka w panice, tak jak to robią ptaki, kiedy człowiek je tak spłoszy nagle, kiedy się człowieka przestraszą. Bardzo dużo zwierząt, dużo kaczek różnych gatunków podpływało tutaj i nie uciekały nagle, więc nie wydaje mi się, żeby gongoły były aż tak podejrzliwe, żebym to ja je przestraszył. Po prostu trzymają się z daleka od tego konkretnego brzegu. Chociaż mogę się mylić, może są to po prostu najbardziej wyczulone na obecność człowieka, na zmiany w otoczeniu ptaki, jakie istnieją tutaj oczywiście i dlatego miały taki problem z tym podpłynięciem. Nie wiem, mogę tylko zgadywać. W każdym razie ja je nawet teraz widzę, dlatego tam tak zerkam, bo jest statko, które tak z 50-100 metrów od brzegu wypłynęło na środek i sobie żerują. Nie wiem, jest tam kilkadziesiąt osobników, ze 20-30 sztuk gongołów, więc sporo, bardzo spora grupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie, no dobra, koło 20 ich tam jest. Dobra, koło 30 kaczek to są gongoły i czernice, więc nie wiem, ile tam jest gongołów. Na Iberdzie ktoś oznaczał ich tutaj 11, jako na całym tym stawie. Mi się wydaje, że może ich być tutaj troszeczkę więcej. Chciałem wam tutaj troszeczkę przy okazji tego, że opowiadam o różnych gatunkach kaczek, że to wyjście w teren dwudniowy było dla mnie całkiem obfite, jeżeli chodzi o zdjęcia. Mamy na świeżo porównanie między różnymi gatunkami, które gdzieś tam wokół wody się kręcą. Ja chciałem powiedzieć parę słów o tym, jak w ogóle zabrać się za takie fotografowanie kaczek, jak ja to robię, jak uważam, że w jakiej sytuacji i po jakim przygotowaniu wychodzi mi to najlepiej. I pierwsza, najważniejsza moim zdaniem rzecz, ja wam teraz tutaj puszczę dwa zdjęcia. Zobaczcie je sobie i porównajcie, które według was jest lepsze. One zostały wykonane przy różnym świetle, w ogóle wyszło mi fajne słońce, a rano było pochmurnie. Więc szkoda, że dopiero teraz zaświeciło, jak ja się zwijam. Zobaczymy, może się tu jeszcze położę na chwilę. W każdym razie, te dwa zdjęcia, które widzicie, które jest ciekawsze dla was? Poza tym, że one są wykonane o troszeczkę różnych porach i w różnych warunkach oświetleniowych, to różni je jedna zasadnicza rzecz, o której chciałem wam tutaj właśnie powiedzieć i do której często będę wracał w tych filmach. I jest to perspektywa. Przy jednym zdjęciu ja stoję i wykonuję zdjęcie stojąc z góry. Widzimy dokładnie grzbiet ptaka, widzimy praktycznie nasadę dzioba, widzimy górę głowy. Przy drugim zdjęciu jesteśmy na poziomie wzroku tego ptaka.
I moim zdaniem to zdjęcie, gdzie ja się położyłem, tak jak fotografuję kaczki zawsze, czyli na leżąco z poziomu wody, staram się, żeby obiektyw no, nie pływał w wodzie, ale jak dotykam dolną częścią tutaj tulipana wody i ona się tam nie nalewa, to jest spoko. To jest dla mnie idealna perspektywa, natomiast nie chodzi o to, żeby w ten sposób dotykać wody, tylko żeby obiektyw równolegle do tafli wody trzymać właśnie w celu uzyskania tej perspektywy. I co nam daje ta perspektywa? Po pierwsze, fotografując z poziomu wzroku ptaka, powodujemy, że odbiorca, oglądając to zdjęcie, dostaje coś, czego na co dzień nie widzi. No bo umówmy się, i to się tyczy wszystkich zwierząt, tak? Czy domowych, czy innych ssaków, czy ptaków. Generalnie oglądając na co dzień te wszystkie zwierzęta, czy nasze domowe, czy kaczki na stawie, większość osób, która nie fotografuje ich, no widzi je z poziomu swojego wzroku, tak? Patrzy na nie z góry generalnie. To jest najczęstsza perspektywa, z jakiej my wyobrażamy sobie i widzimy te zwierzęta. Jeżeli chcemy, żeby zdjęcie było ciekawsze, no to po prostu pokażmy to zdjęcie w sposób, w jaki na co dzień go nie widzimy. Mało tego, pokażmy je jednocześnie w taki sposób, w jaki to zwierzę obserwuje swoje otoczenie, swój ekosystem, dlatego że no, widzimy też wtedy całą perspektywę tej kaczki, czy tego innego jakiegokolwiek ptaka, którego z tej perspektywy fotografujemy, z takiego poziomu, z jakiego to zwierzę ogląda ten swój świat. Tak? Więc jest to troszeczkę ciekawsze po prostu zdjęcie w odbiorze. I druga, równie ważna dla mnie rzecz, to to, że schodząc do tej niższej perspektywy, za ptakiem nie mamy wody. Fotografując z góry, zawsze mamy tą taflę wody, która no, nie jest w miarę ciekawa. Natomiast kiedy się położymy, to nawet jeżeli są jakieś fale na tej wodzie, nawet jeżeli ta woda dalej jest naszym tłem, to jest ono dużo ciekawsze, bo widzimy każdy ruch, widzimy załamania. A bardzo często, kładąc się tak nisko, jeżeli brzeg jest równy, jeżeli wiecie, kąt jest odpowiedni, to za ptakiem, za tym zwierzęciem mamy po prostu tło, które znajduje się dalej. No bo jeżeli fotografujemy z góry, tak, z góry na dół, to zawsze za ptakiem bezpośrednio będzie albo ziemia, albo trawa, albo woda, albo coś, co jest w bliskiej odległości od tego ptaka, no bo fotografujemy go z góry. Ale fotografując go równolegle do ziemi, równolegle do jego spojrzenia, do jego wzroku, my zwiększamy szansę na to, że za tym ptakiem tło będzie nie dość, że bardziej oddalone, co troszeczkę bardziej nam je rozmydli, spowoduje, że ten bokeh nasz będzie dużo ładniejszy, że to rozmycie będzie przyjemniejsze troszeczkę dla oka, stracą się szczegóły z tyłu i to spowoduje, że odbiorca skupi się bardziej na obiekcie, a nie na tym, co gdzieś tam w tle może go rozpraszać. A dwa, będziemy mogli sobie w ten sposób to tło po prostu bardziej wybrać. Będziemy mogli mieć większe panowanie nad tym, co w tym tle się znajduje. No bo jeszcze raz, fotografując z góry, fotografujemy to mniej więcej, co jest w bliskiej odległości od tego gatunku. Tak? Fotografując z dołu, my możemy się troszeczkę poprzesuwać i już taki niewielki ruch w połączeniu z tym, że to tło jest troszeczkę bardziej oddalone, powoduje, że my wybieramy sobie, co tym tłem tak naprawdę będzie. Jeżeli mamy dwie kępy trawy za ptakiem, jedna jest zielona, druga będzie, nie wiem, bordowa, ruda, czerwona, tak to wybieramy sobie, na jakim tle chcemy, żeby ten ptak był sfotografowany, wybieramy sobie tło, które na przykład ja tak robię, które będzie bardziej kontrastować z tym danym gatunkiem, z tym danym osobnikiem. Więc ja mogę obiektywnie powiedzieć, że wolę swoje zdjęcia robione właśnie z takiej perspektywy. Ta grupa tych gongołów zrobiła się jeszcze większa. Ja bym poprawił ten wpis na iBirdzie. Tam jest spokojnie ze 30 gongołów. To jest naprawdę bardzo duża grupa w jednym miejscu. I wszystkie płyną tak daleko, że nawet jakbym teraz leżał, to i tak bym ich nie sfotografował. Więc one nawet przemieszczają się środkiem tego stawu. Tak więc jeżeli chodzi o zdjęcia z niskiej perspektywy, z perspektywy z poziomu wzroku ptaka, moim zdaniem są to zawsze lepsze zdjęcia. No, rzadko kiedy widzisz takie zdjęcie ze słabo rozmytym tłem, to właśnie dlatego, że staramy się zawsze to tło odseparować od naszego obiektu. Dzięki temu możemy się bardziej skupić, czy widz bardziej się skupi, czy my powodujemy to, że widz bardziej się skupia właśnie na tym obiekcie, na tym gatunku, a nie na tym, co gdzieś tam w tle nas rozprasza. Oczywiście są sytuacje, kiedy my chcemy to tło zachować mniej rozmyte, więc odpowiednia perspektywa. To jest główna rzecz, która jest powodem tego, że ja zawsze leżę fotografując i że szukam niskiego brzegu, że nie fotografuję leżąc na jakimś właśnie brzegu wysokim, tylko zawsze szukam takiego brzegu, na który woda już wpływa, że wiem, że jestem po prostu na poziomie tafli wody. I na tych moich zdjęciach tutaj będzie widać troszeczkę, że mimo tego, co ja wam teraz mówię, to ta woda będzie tym tłem,
ale bardzo dobrze widać, że był wtedy wiatr, że woda faluje i te fale też spowodowały bardzo fajny efekt na tym zdjęciu, więc jednym powodem, dla którego ja kładę się bardzo nisko, jest uzyskanie tej odpowiedniej perspektywy. Drugi powód jest taki, żeby po prostu dobrze się zakamuflować. Tak jak wspomniałem na początku, te ptaki są bardzo płochliwe, szczególnie jeżeli chcemy sfotografować te ciekawsze gatunki, bo łyski i jakieś krzyżówki, one kręcą się po parkach poza zimą i są troszeczkę bardziej przyzwyczajone do człowieka niż inne, mniej spotykane gatunki, szczególnie te na przelotach, które gdzieś tam przylatują z miejsc troszeczkę bardziej odizolowanych od człowieka. I my po prostu musimy pozostać w bezruchu. Są oczywiście miejsca, gdzie można te kaczki sfotografować w trochę bardziej przystępny sposób, że nie trzeba się nakrywać żadnymi siatkami, można po prostu podejść do stawu i zacząć robić zdjęcia, ale są to głównie parki i w parkach, gdzie te zwierzęta są przyzwyczajone do ludzi, no ciężej spotkać jakieś rzadkie gatunki, natomiast nie jest to niemożliwe. I tak bonusowo dodam jeszcze, że po tych dwóch dniach leżenia, co chwilę leżałem mimo wszystko w tym samym miejscu, ale co chwilę nachodziła mnie pokusa, żeby wstać i zmienić miejsce. Parę razy zacząłem się już do tego zbierać. Zrzuciłem z siebie siatkę, wyłączyłem aparat, chciałem go pakować do plecaka i zawsze wtedy działo się coś ciekawego. Albo wtedy zerkałem gdzieś za zakręt, za trzcinę, okazywało się, że jakieś ptaki płyną w moim kierunku. Albo na przykład nagle perkozek zdecydował się wypłynąć spod wody prosto w miejscu, gdzie jeszcze minutę wcześniej ja miałbym włączony aparat wycelowany prosto w to miejsce i miałbym super zdjęcia perkozka. Jeżeli zastanawiacie się, czy zmienić takie miejsce, no to ja polecam zawsze zostać, nie ruszać się, bo jak już raz wybierzemy, to trzymajmy się tej miejscówki, chyba że jesteśmy pewni, że na 100% gdzieś w innym miejscu dzieje się coś ciekawego. Ja po tych dwóch dniach w tym miejscu mogę śmiało powiedzieć z całą pewnością, że gdyby mój mózg nie podpowiadał mi, żeby zacząć się pakować w momencie, kiedy ja już leżałem wyziębiony i kiedy mówiłem sobie, dobra, koniec, trzeba iść do auta się ogrzać, albo trzeba zmienić miejsce, albo zmienić pozycję. Gdybym ja się wtedy po prostu nie ruszył i wyczekał te kolejne 5-10 minut, miałbym dużo więcej zdjęć do pokazania wam niż mam. Więc polecam po prostu nie ruszać się i siedzieć, jak już powiedzieliśmy A, to powiedzmy B i przeczekajmy w tym danym miejscu tak długo, jak jesteśmy w stanie. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Chodzi o to, jak przygotować się do takiego leżenia. Ja w lecie nie używam karimaty, ale w zimie oczywiście karimata jest niezbędna, bo bez niej po prostu bym zamarzł. Na cięższe mrozy warto nawet użyć śpiwora. Nie ruszamy się, nie jest nam potrzebna jakaś super mobilność, więc w śpiworze też może być super. Natomiast do takiej temperatury jak teraz, czyli minus 3, minus 5 powiedzmy, to karimata, ja jeszcze używam takiej narzutki z Decathlonu, ona jest bardzo fajna, ona zamaka, ale karimata już niespecjalnie, więc karimata super izoluje, a to powoduje, że jest cieplej i jeszcze przyjemniej. Dla stabilizacji aparatu na podłożu i dlatego, żeby nie szurać nim po prostu po gołym śniegu, ja kładę sobie jeszcze taką deskę, ona ma mniej więcej metr na metr, czy 80, może nawet 60 na 60, z takiej płyty piliśniowej. Dzięki temu ja nie stresuję się dodatkowo, oparcie kokoszka płynie. A ja sobie siedzę w ogóle bez kamuflażu, a ona sobie płynie. Miałbym super zdjęcia teraz. Aż dziwne to jest, że tak wypłynęła, bo wcześniej, jak tylko trochę się poruszyłem, to przyspieszała po prostu. Kurde, super jest ta miejscówka. Szkoda, że weekend się kończy. Jeszcze tutaj przed chwilą coś zaszeleściło. Nie wiem, czy to była kokoszka, czy może ten wodnik gdzieś tutaj się kręcił przy mnie. Strzelam, że wodnik, bo ta kokoszka popłynęła przecież trochę dalej, w innym kierunku. W każdym razie chciałem wam dać jeszcze jedną bardzo przydatną radę od siebie. Mianowicie, nawet jeżeli macie bardzo ciepłe zimowe buty i grube skarpety, to palce marzną pierwsze, jak się tak leży. Szczególnie, że wiecie, leżąc, to but jest w tej pozycji i dotykacie tą najmniej zaizolowaną częścią buta, czyli tutaj górną jego częścią, śniegu czy tam lodu przez cały czas, a jak jesteście w takim środowisku właśnie delikatnie podmokłym, to jeszcze bardziej czuć ten chłód od ziemi.
I istnieje na pewno zawsze pokusa, żeby tymi nogami troszeczkę ruszać. Ja też tą metodę stosuję, pomimo tego, że mam dwie pary grubych skarpet i buty zimowe bardzo dobrze ocieplone. To każdy taki ruch, wiecie, butem powoduje też to, że my troszeczkę gdzieś tam w tym otoczeniu jednak zmieniamy swoją pozycję i możemy te zwierzęta wystraszyć, więc jeżeli macie taką możliwość, to ubierajcie sobie nie dwie, a nawet trzy czy cztery warstwy skarpet, bo leżenie to nie chodzenie. Ja jak chodzę teraz w tym samym, czym leżałem, to będzie mi za chwilę bardzo ciepło w nogi i dwie pary skarpet to jest oczywiście już przerost formy nad treścią, ale podczas leżenia jest zupełnie inaczej, bardzo łatwo się wychłodzić. Zachęcam Was również gorąco do poeksperymentowania z różną perspektywą robienia zdjęć. Jeżeli do tej pory fotografowaliście troszeczkę inaczej niż ja Wam to przedstawiłem, czyli leżąc i celując w ptaki z poziomu i wzroku, to polecam Wam sprawdzić ten mój sposób, bo wielu fotografów go stosuje i takie zdjęcia generalnie, wydaje mi się, obiektywnie są dużo ciekawsze, po prostu bardziej angażujące dla widza. A o to chyba chodzi, żeby te zdjęcia były coraz lepsze, coraz ciekawsze. Na ten moment będę się już z Wami żegnał powoli, bo widzicie, że walczę tutaj ze słońcem. Już trzeci raz przestawiam statyw, zmieniam ten kadr, a ono dalej mnie goni i dalej świeci mi prosto w twarz. Nie wiem, na ile te materiały będą w związku z tym użyteczne. W każdym razie tyle, jeżeli chodzi o fotografowanie kaczek czy fauny wodnej, tak jak walczyłem z fajnym określeniem na wstępie tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, czy zdjęcia się podobają, czy macie jakieś fajne miejscówki, do których lubicie wracać. Ja jestem tutaj już drugi czy trzeci raz i mam zamiar wrócić tutaj również kolejne, bo chciałbym poprawić zdjęcia tego bielaczka. Mam je troszeczkę za dalekie odległości robione i mam nadzieję, że w końcu uda się fotografować te gongoły. Następnym razem zmienię miejsce. Pójdę bliżej, po prostu bliżej tego rejonu, gdzie widzę je teraz, że one się znajdują. Czyli na tym samym brzegu, ale troszeczkę bardziej w tamtym kierunku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A w międzyczasie dalej będę robił podejścia do moich puszczyków, z którymi nie jestem w stanie nic ciekawego na razie wywalczyć, ale planu nie porzucam. Więc dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, że wytrwaliście do końca tego materiału. Zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz, łapkę w górę, może suba. Teraz zostawiam Wam już z moimi ulubionymi ujęciami z tych dwóch weekendowych dni. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, do zobaczenia.